Witajcie w opuszczonym domu na Śląsku. O kurde. Widać, że od dawna tutaj nikt nie zaglądał. Ale lampy. Latarka, radio. Mamy tutaj nawet składaka. Rubin. Ale jaja. Taki stary rowerek. Dom jest dość spory, więc troszkę nam zejdzie, nim go obejdziemy. Czapka, szafa wypełniona ubraniami. Tutaj mamy kolejne pomieszczenie. I kolejny rower, tym razem górski. To Kaido. Piecyk. Tutaj blachy też zmieniły właściciela. Jak w większości przypadkach. Kalendarz adwentowy. Ale jaja. Ciekawe z którego roku. Ale wiecie, co jest najlepsze? Że on nie jest otwarty. Nadal w nim są czekoladki. Być może 2014, ale ciężko powiedzieć. Nie jest nigdzie napisane. Może znajdziemy później kalendarz. Wow. Ale gadżety. Pamiętam tą grę. Również miałem podobną. Grało się w nią w Tetris. O kurde. Sufit wisi nad głową. Lepiej tutaj nie chodzić. Tu już byliśmy. Wejdziemy na górę. Bardziej przypomina kamienicę niż dom. Tu trzeba uważać, bo widzieliśmy, co się dzieje na dole. Tutaj też przemoknięte wszystko. Jeden pokój już całkowicie runął. Można to uznać za ostrzeżenie. Naprawdę może być niebezpiecznie. Zobaczcie te drzwi tam. O kurde. Tutaj będzie to samo. Odkąd sufit zaczął przepadać. Odkąd sufit zaczął przemakać. Zaczyna się powolny rozkład, a niedługo wszystkie belki przegniją i wszystko spadnie. Zobaczcie, jakie łóżko. Drewniane, te stare materace. Pamiętacie jeszcze? Tutaj biały kredens. Kieliszki. Stare szklanki. Tutaj też runęło. Piec. No, nie wygląda tu zbyt dobrze.
Niebawem może wszystko runąć. Idziemy jeszcze wyżej. O kurde. Tutaj też wszystko przemoknięte. Strychy. Też lepiej nie chodzić. Można wejść na dach. Mam nadzieję, że nie runie pode mną wanna. Stara szafa. Kolejny kotek. Boże, te koty to mnie doprowadzą do zawału. Fajny zegarek. Trochę papierów. Bezpieczniki. Lampy błyskowe do starych telewizorów. Nie wszyscy z was mieli do czynienia z takim czymś. Ja pamiętam, jak się wymieniało te lampy. Widok na zewnątrz. A tutaj mamy drzwi, które widzieliśmy. Może lepiej nie otwierajmy, bo wszystko runie. Oby nie. Dobra. Tutaj kolejny piec. Wiecie co, chyba będziemy się kierować powoli na dół. Nie jest to zbyt bezpiecznie. Zastanawiam się, co tutaj jest. Ale nie ma już klamki. Dobra. Schodzimy na dół. Kierujemy się do wyjścia. Czy jest piwnica? Jest piwnica. O kurde, całkowicie zalana. Widzę, że jest tutaj z metr wody. Mniej więcej. Woda. Niestety tam się nie dostaniemy. W tym miejscu zakończymy eksplorację. Dobra, na razie. Trzymajcie się. Do zobaczenia na kolejnej wyprawie.